Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale znajdziemy takie słowa. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Drodzy internauci, na początek małe wspomnienie. Dziś Asia i Ola są uczennicami szkół średnich, ale wtedy chodziły do pierwszych klas szkoły podstawowej. Na lekcji religii pojawiło się pytanie. Pytanie o największe dary, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Gdy ja zadałem, otrzymałem odpowiedź: wyobraźnia. Nie pamiętam, która z dziewczyn jej udzieliła, ale akurat chyba w tym momencie nie ma to większego znaczenia. Potrzebujemy dziś tego daru, potrzebujemy wyobraźni, aby lepiej do nas dotarło to, o czym będziemy mówić, co jest opisane w Ewangelii. I choć to wakacje, to jednak wytężmy naszą wyobraźnię i zaczynajmy. Spróbujmy wyobrazić sobie taki weekend z Jezusem. A wtedy się działo, oj, działo się. Scenerię mamy bardzo piękną. Za nami jest Jezioro Galilejskie, które ostatecznie możemy zastąpić każdym innym jeziorem czy zbiornikiem wodnym. Przed nami Jezus. Za nim też pełno ludzi, którzy chcą zobaczyć kolejne cuda, uzdrowienia, usłyszeć niesamowite słowa, które dawały nadzieję na lepsze, piękniejsze życie. Wszyscy chcieli odczuć ową atmosferę, która była wtedy, gdy był Jezus. Było mnóstwo ludzi, w tym także ludzi głodnych. I jeden chłopiec, który miał 5 chlebów jęczmiennych, jak czytamy, i 2 ryby. Wiemy, co się później działo. 5000 mężczyzn plus ich rodziny, Jezus biorący chleb i ryby, rozdający je uczniom, uczniowie siedzącym. I stan nasycenia u ludzi, którzy są przy Jezusie. Szok, niedowierzanie, kim On jest. A tak naprawdę był to dopiero początek. Bo takie wydarzenia nie przechodzą bez echa. Mając taką kampanię reklamową, szybko można zostać królem, prezydentem albo co najmniej prezesem. Ale nie Jezus. On ucieka w samotne miejsce, ucieka w góry. Uczniowie postanawiają go zostawić. Schodzą do łodzi i postanawiają płynąć do domu. Zrywa się burza, w czasie której uczniowie zobaczą Jezusa idącego po morzu. Znowu strach, lęk. Co to jest? Niedowierzanie. Jezus przychodzi, zajmuje miejsce w łodzi. Bezpiecznie dopłyną do portu. Następnego dnia świadkowie rozmnożenia chleba i innych cudów postanawiają szukać Jezusa. Tak im się to wszystko podobało, że przepłynęli przez jezioro i Jezusa znaleźli na brzegu. Żądali kolejnego znaku potwierdzającego, kim jest Jezus naprawdę. A On zaczyna im mówić o chlebie życia, o prawdziwym pokarmie, który daje autentyczne nasycenie. Idą z Nim do synagogi, a tam dalsze nauczanie. Jezus mówi: ja jestem chlebem życia. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I właśnie ten moment dla jednych to już trochę za dużo. Wyobraźnia nie pozwala im pójść dalej. Tak jakby zablokowali się, zgorszyli się i odeszli. I to nawet ci, którzy zaliczyli się do szerokiego grona uczniów Jezusa. I wtedy Jezus pyta, tak smutno pyta,
najbliższych uczniów. Czy i wy chcecie odejść? Znajduje się jednak Szymon Piotr, który odpowiada: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Moi drodzy, to koniec już tej opowieści, w której używaliśmy naszej wyobraźni. Wiele się działo. Możemy teraz już wyhamować, spokojnie usiąść i pozwolić tym razem Jezusowi, aby On zadał nam pytanie. Może patrzy wokół nas, patrzy na ten świat, w którym żyjemy i też zadaje nam pytanie, czy i wy chcecie odejść? Cóż odpowiemy? Myślę, że można, jeśli to będzie szczere, całkiem użyć słów usłyszanych, wypowiedzianych przez Piotra. Ale można też własnymi słowami coś w stylu: Panie, dokąd mielibyśmy iść? Przecież u Ciebie mamy wszystko. Bo choćbyśmy wszystko posiadali, a bylibyśmy bez Ciebie, to po co nam to wszystko? Zostajemy. Dobrego wędrowania z Jezusem każdego dnia. Amen.